Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Pokémon Leaf Green, wyzwanie Egglock. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zwiedziliśmy w końcu SS Annie, czyli wszystko się powiodło tak, jak powinno. Poczekajcie, tu muszę zrobić taki myk z obrazem. O, coś w tym stylu. Okej. Okay. Możemy jechać dalej. W końcu zwiedziliśmy SS Annie i zakończyliśmy odcinek w tym miejscu. Uleczyłem już Pokémony. No i przede wszystkim najważniejsze, zdobyliśmy handcart, którego nauczę, będę musiał zresztą nauczyć jakiegoś Pokémona. O, tu jest SS Ticket. TM Case. Cut. Nidoking albo Ivysaur. No jest dylemat. Niech Ivysaur się tego nauczy. Tylko za co? Sleep Powder czy Poison Powder? Bardziej mi się przyda Sleep, ze względu na to, że jednak uśpienie będzie powodowało większą szansę na złapanie. A Poison jednak nie. Do otrucia Pokémona będę mógł użyć zawsze Nidokinga. Też dlatego zrobimy w ten sposób. Poison Powder forgot. No i Ivysaur nauczył się Cut, czyli tego cięcia. I w końcu będę mógł ścinać drzewka. Dobrze. No i cóż, tu jest kilku trenerów do pokonania. Od razu się za to wezmę. Może w tym odcinku, jeśli zdążę, to jeszcze złapię jakiegoś Pokemonka, by się go wymieniło. Że takie zwierzki się robią. Małe. Zobaczymy, jak to się będzie nagrywać. Mam nadzieję, że to większych problemów z tym nie będzie. Jeśli chodzi o to. Dobra, Pikachu pokonany. Widzicie, bez większych problemów. Przyspieszę trochę tą walkę. Kolejny Pikachu bez problemu. Nidoking pokonany. Trenerów jest tu najwidoczniej trzech. Najgorsze będzie w tym wszystkim to, żeby odblokować dalsze przejście. Będę musiał tutaj do tych tub zaglądać. Nie jest takie łatwe. W tych tubach losowo są umieszczone dwa wyłączniki. Nie ma na to sposobu, ale z tego co wiem, to żeby odblokował, jeśli się znajdzie jeden wyłącznik, to drugi wyłącznik jest w pobliżu, czyli jeden następny, albo na górze, albo na dole, albo gdzieś z boku, po prawo lub po lewo. Będzie na pewno tym drugim wyłącznikiem. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę sprawnie. Niekoniecznie tak jak u mnie się zdarzy, niekoniecznie zdarzy się tak u Was, że nie kierujcie się tym, że jeśli u mnie się dokładnie tak zdarzyło, to dokładnie tak u Was się zdarzy. Dobra, Nidoking, 27 poziom, super. Myślę, że Nidoking spokojnie sobie tutaj da radę. O cholera. Głębsza zwierzka. O nie, maltretują. Dobra. No, tu mi się pojawiło komunikat.
Dobra. Pikachu nie trafia. Za to Nidoking trafia jak najbardziej. No dobra, czyli na to wychodzi, że mogę się brać za odblokowywanie. Nope. Czyli górę możemy już zdyskwalifikować. Nope. Czyli kolejny rząd też możemy zdyskwalifikować. Jest. Czyli jeśli możemy górę zdyskwalifikować i ten jeden bok, czyli kolejny jest tutaj. O. Czyli jednak nie tak. Jeszcze raz. Yes. No jeszcze spróbuję jeszcze raz tu. Jest! Udało się. Oj, widzicie, to nie jest takie hop-siup. Właśnie, że mi się udało. Czekajcie chwilę, bo tutaj mnie maltretują. No i cóż. Dotarłem w końcu do lidera sali typów elektrycznych. No i rozpoczyna się walka Dimitri vs. Lieutenant Surge. W końcu jakaś taka walka o odznakę. Teraz jestem do tyłu, jeśli chodzi o Leaf Greeny, sporo. 50 gigów. Niedobrze, niedobrze. Taką... Dig. Dobrze. Dobrze, że Nidoking... jest dobrze podekspiony. Bo wtedy to nie będzie mi ta walka sprawiała większego problemu. Double Team. Unikliwość u Pikachu wzrosła, ale Nidoking trafia, także spokojnie. Myślę, że Nidoking sobie da radę. Teraz został się Raichu. Nie, nie chcę zmieniać. Nie. A nie, szybka walka. Raichu już jest na 24 poziomie. Double Team kolejny. No dobrze, że to działa na Raichu. Dobra, jest za pierwszym i za pierwszym. No critical hit, pięknie. Nidoking spisał się tutaj. No statyk, dobra. No i tak już jest koniec walki, tak czy jakoś. No i 28 poziom, super. Najważniejsze, że ta walka się udała i to dosyć szybko poszło. Wyrobiłem się w 9 minut filmu. Let your Pokémon fly, lightning quick and time gate. TM34, czyli to jest Shockwave. Dobra. Teraz chyba on powiedział, że moje Pokémony będą mogły się nauczyć latać, czyli kolejny HM, jakiego zdobędziemy, to będzie HM02 Fly. Jeśli dobrze myślę, oczywiście. Dobra, idę podleścić Pokémona i pójdę na tą drugą drogę. Tam jest kilku trenerów. Gdzieś ja tu nie. Dobra.
No na tej drodze niestety nie będę mógł już złapać Pokemona. Aż tu złapałem Hypno bodajże. Ale nie stoczyłem tu ani jednej walki. Także... Exp się przed... O kurde, muszę zmienić Nidokinga. Polibag. Na 18. O! Oto. Są takie dosyć niższe levele. I Wizał. I Wizar też sobie pod XP Water. I tak moje Pokémony są na wysokim poziomie. Więc na razie sobie poradzę. To dosyć dobrze. Z przeciwnikami. Dzisiaj no już w sumie mi się nie chce. Albo bym jeszcze dzisiaj nagrał chociaż z jeden odcinek X-ów. No, ale że już jest dosyć późno, bo jest za 15:11. To już szczerze mam powiem, że mi się nie chce. Ogólnie rzecz biorąc, wstawię dzisiaj jeszcze, ale zauważyłem, że ostatnio w moich odcinkach bardzo często się powtarzam. Chciałem powiedzieć, że na dniach, możliwe, że nawet dzisiaj, wstawię na YouTube taki plan tygodnia. Postanowiłem, że codziennie będę wstawiał odcinek, codziennie będzie to inny odcinek, tak jak dzisiaj, czyli w niedzielę. Nawet wam pokażę. Zostało się 108 minut X-ów. Tak jak dzisiaj są X-y, tak jutro, przez noc fajnie by było, chociaż i tak już raczej się nie zdąży zrobić. Chciałbym, żeby też trochę Lapek odpoczął, bo jutro go znowu czeka wstawianie właśnie Lipgreenów. Tak postanowiłem, że co dzień nie będzie inny odcinek. Dzisiaj w niedzielę są X-y. To jutro będzie Lipgreen. Mi tu dupę zawracają, naprawdę. Kolejny Magnemite. Zmienię. Growlithe. Jak sobie pod XP. No jednak, ogólnie to już trochę dzisiaj się przemęczył mój Lapek, bo już widzę, że coraz częściej się zwiesza. O matko, bo chciałem Ember. Już niech ci będzie Thundershock. No, obyło się bez paraliżu. No i będzie Burn. Myślałem, że będzie Burn, ale nie ma. Szkoda. Dobra, kolejny Ember. I Growlithe myślę, że wbije 22 poziom. Nie, ale jest Magneton. Po tej walce wbiję. Nie, Magneton też jest fajnym Pokémonem. Jego ewolucja Magnezon też swoje robi. Trenowałem nieraz Magnemite'a. I powiem wam, że jest naprawdę przydatnym Pokémonem, fajnym. Elektryczno-stalowym. Coś tam zdziała, naprawdę coś tam potrafi zdziałać. To jest jego plus. Mimo, że 4 razy obrywa od ziemnego. Ojej, jeszcze tu cikus jakiś. Drowsy. A, nie, Drowsy'ego złapałem. Myślałem, że Hypno. Ogólnie muszę zmienić Pokemona. Wezmę nie wiem kogo. No nie bug, nie tu. Widzicie? Zwiesza się i to konkretnie. No, chodź. Aha, czyli z tą już najwidoczniej walczyłem. Mamy kolejnego kolesia. Skoczę te wszystkie bitwy i pójdę na tamtą, następną drogę, która mnie czeka. Spróbuję jakiegoś Pokemona złapać. Bellsprout. No, fajnie, że Growlithe jest na pierwszym miejscu.
pokonywanie Pokémonów zostawię na następny odcinek. Aby w następnym też się coś działo ciekawego. W tym odcinku pokonaliśmy lidera. Tutaj stoczyliśmy jeszcze parę walk. Wkurza mnie bardzo to ścinanie. A jeszcze Sleep Powder. A ja się wkurzę i skończę ten odcinek. To jest bardzo deprymujące. Na pewno wam to się nie podoba. Sweet Scent, też fajny ruch, szczególnie przydatny, jeśli chodzi o Pokémon X, bo ten Sweet Scent wywołuje użycie tego ruchu w trawie, przywołanie hordy Pokémonów, także nie trzeba się zaopatrywać w nie wiadomo jaką ilość miodu, który też przywołuje hordę. O, X-Defense. Fajnie, że ja to użyłam. Co my tu jeszcze mamy? A, jakiś dzioduszek. Nigdy nie przegrałeś. To będzie twój pierwszy raz. Twój pierwszy raz. Voltor. Naprawdę mnie wkurza to ścinanie. Stoczę te walki, które muszę stoczyć, że tak na przyspieszeniu, bo tak chociaż nie będzie widać tych zwieszek. Ojej, ale całe szczęście, że nie mam zasady, że Pokémon umiera. Już tutaj nie raz by Pokémon padł. Dobra, pięknie, Voltorb pada. Cholerna krypa. Kogo by tu użyć? Może Eevee? Też by się mu przydał jakiś exp. Tu nic na niego nie zadziała. Cholera jasna. Exp też niezbyt. Poliwak w ogóle. Nidoking. No jedynie Nidoking. Nidoking już mu ma tutaj dosyć expa. Będę musiał koniecznie podexpić Pokemonki w międzyczasie. No, pięknie, Magnemite pada. No i był twój pierwszy raz. Great Ball, dobra. Kolejny przeciwnik. Nie da spokojnie użycia Redaktyla. Tak, spokojnie. Kolejny Rattata. Eevee też myślę, że sobie tu da radę. Szczególnie, że te Rattaty nie są na jakimś wysokim poziomie. O, jak widzicie, taku tutaj spokojnie wystarcza. O, pięknie, critical hit Eevee. Ogólnie muszę znaleźć Thunderstone. To nie będzie tylko znaleźć, tylko że będę musiał pić tego Leafa. Tak, zrobię taki mek. Poliwak. O, ja nie, Poliwak na 25 ewoluuje. To się przydało, no ewo. Jej, to jest Sanica. Przyda. Nawet nie wiem, jaki Pokémon jest następny. Vulpix, no to nawet dobrze, że został Poliwak. Ona została. Tu w tej grze nie wiem, czy chyba jest taka możliwość, ale dopiero też po lidze. Po lidze, żeby ewoluować właśnie Poliwaga w Politoeda. No ale cóż, walczący Pokémon też mi się przyda, także myślę, że ewoluuję. I tak nie będę miał chyba większego wyboru. Mojego Poliwaga właśnie ewoluuje w Poliwirla, Poliwrafa.
Polyrath tutaj będzie moim zdaniem dobrym wyborem. Nie przepraszam, że tutaj tak jadę na tym przyspieszeniu, ale no jak widzicie, na przyspieszeniu jest lepiej, raz, że te walki szybko przelecą, które no, nie są za ciekawe, bo no i tak większego tutaj większych problemów one mi nie sprawiają. To Awakening. Tam walczyłem chyba tak. Dobra, ogólnie tam jest jeszcze przejście na następną drogę. Run, Growlithe, run. Jest wymianka. O, tu mamy... tu spotykamy profesorka od profesora Auka i tam współpracownika. On nam mówi, że jeśli zdobędziemy 30 rodzajów Pokemonów, to da nam coś specjalnego. Tędy nie przejdziemy, ponieważ mamy właśnie Snorlaxa. Tam jest Lavender Town. Także tutaj spotkamy się dosyć później. Myślę, że za parę tam odcinków dojdziemy do tego momentu. Ja lecę do centrum. Bo już moje Pokémony wywołają uleczenie. Welcome, welcome. I teraz udamy się tam, gdzie powinniśmy. Dobra, no już myślę, że teraz mogę puścić ten przyspieszenie. Te zwierzchy będą mnie tutaj maltretować, niestety. Przejdę tu tędy. I zakończę odcinek. Już nie będę łapał Pokemona. No nie wiem właśnie, czy złapać kogoś, czy nie. A nie by było, bo dawno już nie łapałem Pokemonów. Tylko nie wiem, co ja wtedy będę robił w następnym odcinku. No tak, złapać Pokemona na samym początku drogi. I potem... już... No już się skończy, bo już nie będzie... co do roboty, tylko trenerzy. No jak widzicie, cofnęliśmy się do Cerulean City. O, matko się tutaj tnie. Trzeba skręcić w prawo. Jak pamiętacie, tutaj stał chyba jakiś gość, który nas nie chciał przepuścić. A gdyby nas i tak... nawet gdyby nas przepuścił, to i tak byśmy nie mogli tutaj skręcić, ze względu na to, że stoi tutaj drzewko, które przed chwilą ściąłem. Także tak czy siak trzeba było iść na południe do tamtego miasta Vermilion City, to jest prawda, chyba. I zdobyć HMCAT. Także no cóż, bo może zakończę ten odcinek jednak. W następnym odcinku pobawimy się w łapanie jakiegoś Pokemona. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I już Was zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Zarówno z Leaf Greenów, jak i z X-ów, które mam nadzieję pojawią się już niedługo na moim kanale Charizard Tube. I ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.